Na tym filmie ze statystyki opisowej pokażę Wam, co się dzieje, kiedy do zbioru liczb, które mamy z tak zwanej próby, dodamy stałą wartość, a co się stanie, kiedy do tych wartości każdą z nich przemnożymy przez pewną stałą wartość. I zobaczymy, jak się zmieni średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Pierwszy element to powiedzmy, zobaczmy, jak się liczy w praktyce tą średnią arytmetyczną. Jeżeli mamy wypisane dane, a one niekoniecznie muszą być uporządkowane rosnąco, wyznaczamy sumę takich wartości i dzielimy przez to, ile mamy takich liczb. Dlatego średnia arytmetyczna tych akurat przykładowych danych wynosi 2 i to wynika z tego, że sumę wszystkich wartości podzieliliśmy przez ile ich mamy, wyszła liczba 2. Zgodnie ze wzorem, który tutaj umieściłam w arkuszu, czyli suma wszystkich elementów przez ile ich mamy. Odchylenie standardowe jest liczone trochę trudniej, bo od każdej wartości, jak tu mamy, odejmujemy średnią, która wynosi w tym przypadku 2. Czyli każda wartość zostaje zmniejszona o 2. 1 minus 2, 1 minus 2, wszystkie te dwójki minus 2 i wychodzą wartości. Żeby otrzymać odchylenie standardowe, każdą z tych wartości, tych różnic od średniej, musimy teraz podnieść do kwadratu. Każda wartość do kwadratu jest tutaj wpisana, na końcu wyznaczamy sumę. Jeżeli ten wynik tych jakby różnic od średniej, ale podniesionych do kwadratu, sumujemy i podzielimy przez liczbę obserwacji, otrzymujemy wariancję. Wariancję, czyli pewną miarę zróżnicowania zmienności, ale taką, która nie posiada interpretacji. Dopiero jeżeli z wariancji wyciągniemy pierwiastek, otrzymamy dopiero odchylenie standardowe zgodnie z tym wzorem, który tutaj mamy zapisany. I to odchylenie standardowe jest tutaj na pewnym jeszcze umiarkowanym poziomie, bo współczynnik zmienności liczony jako odchylenie standardowe podzielone przez średnią arytmetyczną wychodzi tutaj około 30% i to jest już umiarkowany poziom zmienności, czyli nasze badane wyniki między sobą są w umiarkowanym stopniu zróżnicowane. Teraz przyjrzyjmy się własnościom średniej arytmetycznej i odchyleniu standardowemu. Jeżeli przyjmiemy, że średnia arytmetyczna stanowi estymator tak zwanej wartości oczekiwanej, to widzimy, że wartość oczekiwana posiada swoje stałe własności i wariancja jako odchylenie standardowe podniesione do kwadratu też posiada swoje własności. Te własności chciałabym Wam zaprezentować. Średnia arytmetyczna, czy średnia wartość po prostu z elementu stałego, to ten element. Jeżeli teraz musimy policzyć średnią z nowej zmiennej, która powstała w ten sposób, że do wartości, które tutaj przykładowo mamy, każdą z tych wartości przemnożymy razy stały wyraz, to ta średnia równa się średniej, która była wcześniej, ale przemnożono przez ten wyraz, który pojawił się wśród wszystkich wyników. Jeżeli do każdej wartości dodamy stały wyraz, czyli tu było A, tu jest B, po prostu inny symbol, otrzymujemy, że nowa wartość oczekiwana z sumy takich elementów to jest ta średnia, która była wcześniej, plus wartość tego stałego elementu. Te dwie własności chciałabym Wam pokazać. Pozostałe własności są już szczerze rzadziej używane. Często możecie się spotykać jeszcze z tym, że wartość oczekiwana, czyli średnia z różnic między x-ami a wartością średnią jest 0. To oznacza, że po prostu suma tej kolumny tutaj będzie zawsze równa 0, czyli suma wahań, a dalej i średnia arytmetyczna wahań, o jak wartości różnią się od średniej, będzie równa 0. Tutaj, jeśli chodzi o własności wariancji jako tego odchylenia standardowego do kwadratu, to wiemy, że wariancja z elementu stałego to 0. Jeżeli mamy wariancję do policzenia z nowej zmiennej x, a gdzie każdy wynik został przemnożony przez stałą liczbę, można powiedzieć, że to jest ta sama wariancja, co była na początku, ale przemnożona razy ten poziom tego wyrazu stałego do kwadratu. Pozostałe elementy tutaj też można sobie omówić. Wariancja z sumy, gdzie do wartości x dodajemy element stały, to jest ta sama wariancja, czyli jakby dodanie nowego wyrazu wolnego nie zmienia wyniku wariancji.
wariancja nowej zmiennej, czyli x plus b, równa się wariancji tej wcześniejszej na samym x. Już inaczej się liczy wariancję, kiedy do x dodajemy drugą zmienną. Jedna zmienna plus druga zmienna to wariancja z nowej zmiennej będącej sumą dwóch zmiennych stanowi sumę jednej wariancji i drugiej wariancji. Te kolejne własności mogą się przydawać przy takich, powiedzmy, zadaniach dotyczących bardziej statystyki matematycznej i przekształceń wzorów. Jeśli potrzebujecie opisania na przykładzie pozostałych elementów, tutaj własności wartości oczekiwanej i wariancji, proszę piszcie o tym w komentarzach, bo ten film jak najbardziej można kontynuować.